Okej, siemano wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu, a to jest kolejny odcinek, jak widzicie, naszej serii Zagrajmy w Nak. W poprzednim odcinku, wow, co tu w ogóle się dzieje? W poprzednim odcinku właśnie dotarliśmy do tego miejsca, gdzie jesteśmy tutaj, jesteśmy w krainie goblinów. No i co? Gdzie my tu mamy cisnąć? To jest pytanie. Wiem, że znaleźć w tym momencie relikty, które niósł ten cały strażnik. Te relikty będą nam potrzebne, wiadomo do czego, żeby się zwiększyć, tak jak stwierdził to nasz doktorek. Ja tylko sobie tutaj kumam. O, właśnie, właśnie, właśnie. Tego mogłem się spodziewać. Mogłem się spodziewać. Co to za gówno? Dopalacz kamieni słonecznych, o, nawet nie przeczytałem co to jest, bo kliknąłem XX. Ale no, dopalacz kamieni słonecznych to pewnie będzie mi coś doładowywać kamienie słoneczne z tego co mogę się domyśleć. Chyba siła będzie w tym ukryta. Okej. Ło, kurde. Ajajajajajajaj, ale żem to z przepaści ulipa. Chujowa totalna 100%. Serdeczna lipa. Ładnie tu jest w sumie tych kryształów na tych platformach kurde całych. Tamtych nie idę, bo tam już znajdźkę zebrałem, to mi się nawet nie chce. Ładnie tutaj pozyskują energię z tych kryształów, kurde, gobliny zajebane. Ale unik siadł, jednocześnie z kontratakiem, zajebiście. Ładnie to siadło, ładnie, naprawdę ładnie. Takie motywy to ja lubię. Upside down, nigga. No dobra, gdzie ja mam? On zapewne mam gdzieś w tamtą stronę cisnąć. Tu nic nie ma? A nie, dobra. Myślałem, że tam będzie jakaś znajdźka, bo wiecie, tutaj one mogą być wszędzie teoretycznie rzecz biorąc poukrywane. No niestety już tej kosy nie złapał. Chuj mu w dupę. Dla zachęty. Ładne tu mają miasto, kurde, niczym to Monteverde, dobrze mówię? Monteverde, ładnie to wygląda, naprawdę. Postarały się chłopaki. Skądś kojarzę takie motywy, kurde, że się przechodziło właśnie pod takimi tłokami. Tylko nie wiem. Z jakiejś gry też. Chyba nie wiem, czy przygodówki. Ale chyba tak, z jakiejś przygodówki mi się to kojarzy, że się pod takimi właśnie tłokami przechodziło. Znaczy to było i tak w wielu grach taki motyw, ale to jakoś specyficznie mi coś zapadło w pamięć właśnie z tym. Nie mogę sobie przypomnieć. Ups. Ej, no człowieku bez jaj. Tyle życia mi zabrał? Co za cham? To chamstwo jest 100%. No,
tamtego, czemu zaś nie trafiło? Kurde, no fuck the logic 100%. Tu będzie znajdźka, a nie. Taki chuj, wyglądało, żeby tu miała być. Znowu do góry? O, a nie, to teraz taki skydiving. Nagdiving taki typowy. Jestem nagdiverem, kurde. Teraz trzeba uważać. Lewo i zaś prawo i zaś lewo. Prawo, lewo, środek, prawo, prawo, prawo. Podobny motyw teraz będzie, czy coś? A nie, dobra. O, teraz sobie tak wykorzystałem. Zaszalałem, aż sobie dwa paski kryształu wykorzystałem. Kurde, aż wała lecę. Upside down, nak. Świetnie. Tu będzie znajdźka. A, nie mówiłem. Mówiłem. Trzeba się domyśleć, gdzie mogą się znajdować. W sumie oni nie są jacyś tacy trudni, kurde, tak się zdaje, że to jakieś takie koksy czy coś, a to w sumie teraz trafi i w międzyczasie można go zniszczyć. Znaczy raz sobie właśnie o strzeli i można go w międzyczasie zniszczyć, tylko teraz mi się to nie udało, taki chuj. O to mi chodziło. Teraz trzeba się za tego zabrać. Kurde, nak, ty nie myślisz nic. Weźmy tą znajdźkę. Znaczy znajdźkę, kurwa, fajna znajdźka, troszeczkę kryształ, bez którego byśmy się spokojnie obeszli. Jeszcze lepiej, kurwa, jeden strzał, pół życia. Nawet więcej niż pół życia. Dwie trzecie życia. Tak jest, kurwa. Fizyka, logika i w ogóle system trudności w naku rządzi. No co za debil to jest? Świetnie. Ja pierdolę. Kurwa, nie. Chujowa jest trochę, ale damy radę. Teraz się trzeba oszczędzać. Up. Dobra, relikty dawaj. Kurwa się wysilił. To ja myślałem, że urosnę gdzieś razy gwałt, jak nie więcej razy 3 plus gwałt. A to taki wał. Taki wał. Urosnąć, no dobra, goblińskie jaskinie. Już to skądś kojarzę. Już po goblińskich jaskiniach, może nie goblińskich, ale po jaskiniach chodziliśmy.
Ciekawe, do jakiego rozmiaru miał na myśli urosnąć. Wow! Co za miasteczko w ogóle. W kopalni mieszkają. Na pierwszy rzut oka to miasteczko mi się skojarzyło z Dead Space'em, trójką. Tam też było takie miasteczko, że tak powiem, pod ziemią. Pamiętacie, tam był pewien rozdział, też był taki motyw. No to trzeba było się konkretnie wysilić, żeby go rozwalić. Za to tu będzie trzeba się wysilić. A, nie trzeba było. Pff, wyjebane. Tu gdzieś coś będzie, mówię wam, ja to czuję. Skosił ładnie. Ładnie mu kosa siadła na mnie. No i dobra. Tu nie ma zaś jakiejś znajdźki? Nie, chyba nic. Ciśniemy dalej. Tu zaś coś jest, na pewno. No dobra, mówiłem, relikty. Trochę mało, ale... No cóż, trzeba. Ojejejejej. Trzeba przeżyć z taką ilością reliktów, no. Niestety. Raz jest z górki, raz pod górkę, pamiętajcie. Ho, 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 co za typ. Jakieś w ogóle, kurde, są te urukaje jakieś w ogóle. No nie! Przecież to... Kurwa... Ile tych... Ja pierdolę. Pozdrawiam twórców gry znowu. I to już nie pierwsze pozdrowienia i nie ostatnie w znaku ode mnie, kurwa, dla tych chamów, którzy zrobili tą grę. Idealne rozstawienie checkpointów w tym miejscu to jest... To jest to, czego by człowiek chciał. Czemu tu nie ma checkpointa żadnego? Ajajaj. Jeszcze tu nie ma checkpointu. Już za tymi drzwiami przecież powinien być. No kurwa, nie! Nie! Ja pierdolę. Nie, nie, nie. Tak się nie będę z nimi bawił. Przecież to jest chamstwo. 100%. Tak kurwa rozmieścić checkpointy. Wszystko rozumiem, ale bez przesady. Bez przesady, ludzie. Tu tak ciężko problem był taki zrobić checkpointa. Od razu w ogóle z jeden checkpoint na jeden chapter, jebajcie, o. To wtedy będzie świetny poziom trudności w tej grze. Teraz. No. A teraz też jak nie będzie checkpointa, to ja się załamię, ale teraz musi być. Mówiłem, że musi być.
Nie żebym coś mówił, ale rozjebali mnie. Chyba kogoś tutaj zdeczka bało, bało. To zdeczka to będzie tak mało powiedziane. Okej. Tu jakieś gówno będzie, założę się. Mówię. Troszkę wpadło. Tu też coś będzie. Tu będzie zaś znajdźka, tak mi się zdaje. O, dobrze mówiłem. Może jakiś już wreszcie część czegoś? No ja pierdolę, podwójny dopalacz, jedna część. O, masakra, masakra. O, pejczem mnie chciał zładować w dupę. Dobra, z takim poziomem życia, ale udało się. Bez większych skrupułów, ale się udało. Się. Nie będę się wypowiadał, bo się kurwa załamać można. Dobra, dobra, dawaj, dawaj, nie pierdol. Idziemy. Trzeba iść, cieba. No dobrze, w sumie mi to weszło teraz. Ładnie. Podobało mi się to. To mi się akurat kurwa nie podobało. A dobre mają bronie w sumie, patrząc tak kurde. Dobrze, dobrze się uzbroili. Przecież to jeszcze nie jest ten rozmiar, który bym chciał.
Śmieszne to gówno jest malutkie. Dobra, to nie było śmieszne. Dajcie mi jakiś trik, jak z nim fajtować się. Dajcie jakiegoś deala, jak to z nim. Ej, serio nie było checkpointa? To ładnie sobie znowu twórcy lecą w chuja. Ile on takich ciosów ma przyjąć? Ej, około on był słaby. Wcale nie była taka siła w nim ukryta. Jakby się wydawało. Dawaj mi tą skrzynkę, gdzie ją niosłaś, ziomuś. Teraz może być ciekawie. Dobra, teraz będzie ciekawie. Nie. Dobra. Ale teraz urośniemy. A, taki chuj, nic specjalnego. No dobra, może teraz coś będzie większego z nas. Powoli, powoli do skutku. Coś miało być? Nie, taki chuj. Wiertło! O, siła, będzie reliktów troszeczkę.
proszę bardzo. Zamiast się pierdolić, można było tak to rozegrać. Dobra, ziomuś, prawdę powiedziawszy, to mnie ciągnie, co ty tam robisz. Wielki! Co z silnikiem? Zobaczmy. Chodzi jak złoto. Trzeba go wystartować jakoś. Podnieś samolot. Dobra, chyba już wiem, co dalej. Zgadza się. Czucznik. Jest pan tego pewien? No, zrób to! Ups. Like a boss. No, już niedaleko. I tym razem zróbmy to po cichu. Okej. Zrozumiałem. Ryder i Lucas dotarli już na pustkowia. Jak tylko skończymy, dołączymy do nich. Tak. No, rozejrzyj się i znajdź sposób na otwarcie wrót. No to dobra, atakujemy w takim razie fabrykę, ale wiecie co, ja myślę, że to zrobimy to w następnym odcinku. Zaczęliśmy 9 rozdział, także co, nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać, zaprosić do następnego odcinka, no i to by było na tyle i cześć wam wszystkim.